pojedynczej pań 3-3 w setach, a zatem przed nami decydująca partia. Ta partia zdecyduje o tym, która z zawodniczek stanie na najwyższym stopniu podium. Podaje w tej chwili Kinga Stefańska. Jej rywalką jest Magdalena Górowska. Za moment opowiem, jak wyglądała rywalizacja w tym pojedynku, ale popatrzmy na tę ładną wymianę. No, szczęście uśmiechnęło się teraz do Kingi Stefańskiej. Ta piłeczka po taśmie przeszła na drugą stronę. 1-1. Magdalena Górowska będzie teraz serwować. To zawodniczka klubu sportowego Bronowianka Kraków. Rozstawiona w tych mistrzostwach z numerem 11, a zatem jej awans do finału już jest sporą niespodzianką. Gdyby wygrała dziś z Kingą Stefańską, no możemy mówić nawet o małej sensacji. Dobra, teraz druga wymiana wygrana przez Kingę Stefańską. Magdalena Górowska w tym meczu wygrała pierwszego seta 11-8. Ale potem trzy kolejne partie zakończyły się zwycięstwem jej rywalki, Kingi Stefańskiej. I zepsuła swój atak teraz Kinga Stefańska. 2-2. Te trzy wygrane sety Stefańska pokonywała w nich rywalkę do 10, do 9, do 9, a zatem ten mecz był bardzo wyrównany. No i później dwa następne sety wygrała Magdalena Górowska. 13-11 i 11-5. Tutaj uzyskała już sporą przewagę. No i mamy w tej chwili remis 3-3, 2-2. Teraz 3-2 dla Kingi Stefańskiej. Kinga Stefańska w ubiegłym roku grała także w finale. Przegrała wtedy z Anną Januszyk, a zatem jest wicemistrzynią kraju. Tutaj, w tym gdańskim turnieju, zrewanżowała się Januszyk w półfinale. Pokonała rywalkę 4-1 i dlatego zapewniła sobie awans do finału. No teraz efektowna akcja. Bronić się będzie Stefańska, atakować Górowska. Stefańska w tej obronie jest skuteczna. Przeszła teraz Stefańska do ataku, ale nie dała się zepchnąć do obrony. Górowska i ma ten trzeci, bardzo potrzebny i upragniony punkt. Brawa publiczności zasiadającej w tej nowej hali ośrodka szkolno-treningowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego na gdańskiej Zaspie. Kinga Stefańska tutaj rozstawiona z numerem 1 w turnieju. Przypomnę, Magdalena Górowska z numerem 11. W półfinale pokonała numer 2 imprezy Magdalenę Cichocką. Wygrała 4-3. No, pokazała, że w tych decydujących setach stać ją na opanowanie. Wygrała z Cichocką w półfinale do 10. W siódmej partii. A jak będzie tym razem? No, tym razem nie trafiła, ale ten serw Górowskiej sprawia sporo problemów Kindze Stefańskiej. Bardzo, bardzo wyrównany pojedynek. 4-4. No, na pewno większy zapas sił ma Kinga Stefańska. Dla Górowskiej jest to już drugi dzisiejszy finałowy pojedynek. Piąty punkt dla Stefańskiej. Magdalena Górowska wcześniej z koleżanką z klubu sportowego Bronowianka Kraków, Martą Piłką, wygrała finał debla kobiet, pokonując parę Pietkiewicz-Kuszaj 3-0. No ale ona marzy na pewno o indywidualnym tytule mistrzyni Polski seniorek. Przypomnę Państwu, że po raz pierwszy na mistrzostwach Polski gra się tym nowym systemem, kiedy punktuje się w poszczególnych partiach do 11. W grach pojedynczych walczy się do 4 zwycięskich setów, w deblach do 3. Teraz 2 punkty przewagi Kingi Stefańskiej. Ona zdobywała złoto mistrzostw Polski 2 lata temu, w 2000 roku. Wtedy pokonała w finale Agnieszkę Giera. I nie trafiła Stefańska. No, przez cały właściwie ten pojedynek oglądamy takie wymiany, kiedy Stefańska atakuje forehandem, ciągnie tą piłkę topspinem,
a backendem broni się Magdalena Górowska. No i efekt jest taki, że obie wygrały po 3 partie. Szczęśliwie teraz Stefańska po taśmie. I źle trafiła teraz rakietką w piłeczkę Górowska. 2 punkty przewagi Kingi Stefańskiej. No ale brakuje jej do zwycięstwa jeszcze 4. Oszukała teraz Kinga Stefańska swoją rywalkę, ale niebezpieczny moment. Oby tylko zawodniczka ASTS-u Siarka Tarnobrzeg nie nabawiła się jakiejś niepotrzebnej kontuzji. Tutaj, kiedy biegła do tej piłeczki, źle chyba stanęła na nodze. No szkoda by było, gdyby w ten sposób miał ten pojedynek finałowy się zakończyć. Miejmy nadzieję, że ta krótka przerwa, o którą może poprosić zawsze zawodniczka, spowoduje, że Kinga Stefańska w pełni sił powróci do gry, ale musimy chwilę na to poczekać. Na szczęście wszystko jest w porządku. Kinga Stefańska powraca do gry. Świetny atak teraz Stefańskiej, ale wyśmienita obrona Górowskiej. Zabrakło dosłownie milimetrów, aby ta piłka trafiła w stół. No w trudnej sytuacji teraz Magdalena Górowska. No na pewno tutaj dużą rolę odgrywa teraz doświadczenie Stefańskiej. To przecież rakieta numer 1 w tej chwili w żeńskim polskim tenisie stołowym. Jerzy Grycan, trener reprezentacji, stawia na tę zawodniczkę. Po raz drugi nie trafia, atakując Magdalena Górowska. No i 10-5 prowadzi teraz Kinga Stefańska. Trochę ją ta noga boli, ale jest bliska zwycięstwa i sukcesu. 3-3 w setach, 10-5 podaje Magdalena Górowska, ale to Kinga Stefańska ma teraz 5 piłek meczowych. Tak, Kinga Stefańska wygrywa 11-5 w 7 partii tego finałowego pojedynku w całym meczu 4-3 i ona zdobywa złoty medal Mistrzostw Polski. Brawa również dla Magdaleny Górowskiej, która no jako ta młoda zawodniczka zamieszała tutaj w stawce faworytek, dotarła aż do finału i zdobędzie medal srebrny.